Witajcie, z tej strony Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w The Outlast Trials i wygląda na to, że dzisiaj żegnamy się z sierocińcem, bo zostało nam jeszcze jedno wyzwanie MK do zaliczenia właśnie w tej lokacji. Wyzwanie o nazwie Rodzina Zastępcza. Uratuj dzieci przed mamą gąską i zaprowadź je do domu zastępczego. No, zastanawiam się, czy to rzeczywiście będzie taki dobry uczynek, jaki mamy tutaj zrobić, bo niby tak się zapowiada, a później, kurde, okazuje się, że te dzieci, oczywiście tylko pod postacią manekinów, otruwamy i robimy inne dziwne rzeczy. Pewnie więcej się dowiemy za chwileczkę przy odprawie. Też to niepokojąco brzmiało, chociaż akurat przed mamą gąską to chętnie te dzieci uratuje. W oryginale bodajże Mother Gooseberry, tutaj w polskiej wersji Mama Gąska. Chyba powolutku musimy się z tym nazewnictwem oswajać. Wchodzimy zatem i rozpoczynamy kolejne wyzwanie. No dobra. Już chyba widzę znajomy obszar. Patrzcie, tutaj wchodziliśmy do sierocińca, przechodziliśmy też na drugą stronę. Tylko że w ramach głównej próby było tutaj bardzo ciemno. Chyba powolutku można się oswajać z tym, że pierwsze wyzwanie MK oferuje nam jakieś nowe części danej lokacji, a drugie wyzwanie MK to raczej, no nie wiem, coś w stylu połączenia tego, co znamy z głównej próby i właśnie z pierwszego wyzwania. Zresztą zobaczymy, jak to będzie dalej, ale podobnie było na posterunku policji, szczerze mówiąc. Zastanawiam się, jak to tutaj dalej może wyglądać. Od razu rozglądajmy się przy pomocy promieni rentgena, patrzeć, czy nie ma tutaj na przykład plakatów, chociaż najbardziej bym się ucieszył z notatek, z dokumentów oczywiście. Na razie nic takiego tutaj się nam nie przytrafia. Mała bateria. Wolałbym dużą, to na pewno. A patrzcie, tak czy siak wchodzimy tutaj. No tak. Przejście zablokowane. Będzie trochę zmian. Patrzcie, i teraz mamy tutaj jakiś przycisk. Okej. No gołym okiem widać, że się sporo rzeczy pozmieniało. Zaraz zobaczymy, w którą stronę my się będziemy właściwie udawać. Ten przycisk powinien wiele wyjaśnić, w sensie po tym, jak to naciśniemy, to pewnie więcej się dowiemy. Teraz jeszcze raz się rozejrzeć troszkę. Tutaj w razie czego jest antidotum. Też dobrze zapamiętać. Adrenalina. No, ale w tym miejscu to akurat bardzo ciemno. Niezmiennie. Biorę tę adrenalinę chociaż raz, bo zauważyłem, że za to też mamy podniesienie oceny końcowej. A jednak o to też mi tutaj między innymi chodzi. No dobra. Aha. Czyli to są te dzieci, które mamy uwolnić, jak rozumiem? No i co?
Dostrój częstotliwości, aby otworzyć bramę w lobby. Okej. Okay. To teraz nam się otworzą jakieś przejścia. A, tu jest. A, dobra, są kable. No dobra, czyli znowu bawienie się z tym radiem. Szczerze mówiąc, nie przepadam za tym, bo często minimalnie brakuje jakiegoś małego szczegółu, żeby to odpowiednio dostosować. No właśnie, tak ciężko, kurczę, idealnie to dopasować, mam wrażenie. No tak, 5 rzeczywiście świateł. Czyli... Okej. To oznacza, że wejdziemy na te obszary, które już znamy z podstawowej próby. Oj. Kurde, jak na złość. Nie mamy żadnej butelki ani cegły. O, świetnie. Drzwi zablokowane. To niedobrze. Bo nie wiem, czy chcę robić hałas. No chyba, że możemy na początek zrobić. Chyba jeszcze nikogo tu nie ma, co? O, jasne! Na pewno nikogo nie ma, co? Nie! Ej, tego się nie spodziewałem, że tu ją spotkam. Można się tutaj ukryć? O, co za tragedia! Dobra, powinna chyba sobie odpuścić, co? Kurde. No nie podoba mi się to. Ach, też szkoda, że... Szkoda, że nie zniszczyłem tutaj. Dobra, poszła sobie. No ale przynajmniej mamy przejście otwarte. O nie. Niedobrze, niedobrze. Nie! Masakra. Kurde, serio. Tędy nie przejdę. O nie, 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 nie. To chyba tamta, kurde, którą mieliśmy ostatnio. Wracaj. Idź sobie. Tragedia jakaś. Poszła sobie? Kurde, już teraz sam nie wiem, czy tutaj się kręcić, skoro ona się w okolicy kręci. Dobra. O nie no, serio? Kurczę, ciekawe, czy tutaj jest w stanie wejść. Nie wiem, a tam poszła, dobra. A gdyby tak tutaj... O nie. Niedobrze, niedobrze. Zobaczyła. Zobaczyła mnie. Dobra, mamy. Spróbuję przeskoczyć. Aż kurde, myślałem, że dam radę ją wyminąć w jakiś sprytny sposób. Dobra, te tereny są mi znane. No nie wiem. Możliwe, że kurde, będą wiedzieli, gdzie się schowałem, czy nie. Nawet się nie wychylam, kurde, bo ewidentnie ktoś jest blisko.
Cały czas, kurde, słychać jakieś kroki. No niedobrze, niedobrze. Ona jest tutaj, przede mną. Przecież jak ja wyjdę, to kurde, zaraz mnie zobaczą. No masakra jakaś. O kurcze. Nie. No i co? Kurczę, ale są tutaj te odbiorniki. Spróbuję. Tylko muszę brać pod uwagę, że będę musiał szybko uciekać. Dobra, jakoś tak. Dobrze. Jest tu, kurde, jakaś szafka? Tutaj. Nie. Sakra! Tylko nie ty! O mój Boże! Uciekaj, uciekaj! Dobra, tu jest ciemno przynajmniej. I pytanie, czy wejdą tutaj? No wiemy, gdzie jest kolejny odbiornik radiowy. To też ważne. Weźmy ten mały lek przy okazji. Może tu będzie duża bateria? Tak jest. Okej. Tędy też przejdę, ale... Kurde, no właśnie, przecież tutaj było... Ojejku, jeszcze była ta pułapka. Niedobrze, niedobrze. Dobra, czyli to jest zniszczone. Tutaj też mały lek. Jest plakat na zewnątrz. Chyba zbiorę od razu. Dawaj i uciekaj. No i spróbujmy przejść tutaj. O nie. Trudno. O! Świetnie. Czyli tam akurat mieliśmy tego przeciwnika, który tak hałasuje. No i sprowadza tutaj innych. Mama Gąska już tu przyszła. Chowaj się. Skubana. Dobra, czekamy. To jest przerażające. Możesz sobie zamykać drzwi. Dobrze. Idziemy. Wiem, że to jest trochę szalone, kurde, iść zaraz za nią, no ale co? Jest szansa... O, proszę, mamy, kurczę. O nie, no wraca. Czemu ja nie mam nic do rzucania, no? Zamknij. O Jezu, jeszcze. Trochę tych baterii tu jest, na szczęście. Dobra, szybciej. Okej. Ona tu może wrócić, co? Coś tak mi się wydaje.
Jeszcze raz zamykamy. No ale w sumie póki teraz jeszcze nie wychodzi, to może spróbujmy tutaj. Najwyżej odejdę. Dobra. O nie! Kurde! Kto tu wszedł? Albo ktoś próbował się dobijać. Dobra, jest też szafka. No oczywiście, że tutaj się próbował dobijać, ale ja tego nie zamknąłem na klucz. Chyba. Więc nawet nie wiem czemu to tak, kurczę, ma tutaj problem, żeby się dostać. Ojej! Dobra, na szczęście to nie była trucizna. Bierzemy małą baterię. I wychodzimy dalej. Okej. Teraz tak. Tu jest też przejście. Nie widać niestety dokumentów w pobliżu. Możemy jeszcze obadać to miejsce. Sporo tych antidotów tutaj. Okej. A weźmy to. Zniszczymy przy okazji minę. Dobra. Przynajmniej przywołamy tutaj w tę stronę kogoś. Może to nie jest super rozwiązanie, ale z drugiej strony będę wiedział, kto tutaj jest w pobliżu. I to mama gąska oczywiście. Ale dobrze, wraca. I w sumie jest mi to na rękę. Dawać, dawać, dawać. Co tu jeszcze jest w pobliżu? Tutaj, kurde, niestety aparatura, znaczy pułapka. No i tam, no dobra, muszę to rozbroić. Spadaj. Średnio ci to chyba wychodzi. Nie, nie chciałem, kurde, zamykać. Tylko zabrać właśnie baterię. Dobra, kolejna mina. Tutaj przejścia nie ma. Kurde, słychać ją tam. Dobra. Słyszę też tego przeciwnika, który alarmuje pozostałych. Muszę uważać. No tak, mamy go tu, leżącego. Bierzemy. Mamy już trzy plakaty, czyli o to się nie musimy martwić. A tu jest nawet jeszcze jeden. No ale mówię, trzy plakaty wystarczą. Nadal żadnego dokumentu niestety. Gdzie te dokumenty jeszcze mogą być? Jak zwykle, kurde, muszę liczyć na to, co akurat mi się wylosuje ewentualnie. A dobra, to jest to miejsce z tym basenem. Się chyba zbliża, mi się wydaje. O nie! Dobra. Zawsze, kurde, musi zaskoczyć. Ten z trucizną. Ej, no, ale jestem na dobrej drodze, żeby ukończyć tę próbę. Bo znam już lokalizację wszystkich odbiorników radiowych. Tutaj jest jeden, no i jeden tam wcześniej ominąłem. Ma wyczucie, kurde, żeby tutaj przychodzić akurat teraz, kiedy chciałem się zainteresować tym odbiornikiem. Czyli tak naprawdę, jeśli chciałbym skończyć próbę jak najszybciej, no to zabrałbym się tylko za to.
A wychodź sobie, żeby te radioodbiorniki właśnie nastroić i później wyjść stąd, jak rozumiem, ale chyba jeszcze pokuszę się o to, żeby znaleźć ewentualnie jakiś dokument. Czekajcie, otwórzmy tutaj skrócik. Ona się jeszcze kręci w pobliżu, więc na razie rozejrzyjmy się. Dobra. Tutaj może coś w pobliżu widać, ewentualnie. Niestety też nie za bardzo. Kurde, no szkoda. Oho. Tam mamy tamtą gigantkę. Dobra, zajmijmy się tym. Póki nie ma tutaj towarzystwa jeszcze. Pomniejszyć. Teraz częstotliwość trochę inna. Dobrze. Niedobrze. Nie jestem pewien, który to przeciwnik. Możliwe, że to ta gigantka. A nie, mamy jakiegoś gościa, okej. Okay. No dobrze. Patrzcie, idzie tu. Ale jestem w ciemnościach. Patrzcie, przeszukuję, kurde, jakąś szafkę. Dobra, na szczęście wraca. Jest okej. Okay. I teraz pozostawałoby mi tylko wrócić ewentualnie. Tylko wiecie, co mnie jeszcze kusi? Dostać się w jedno miejsce i poszukać dokumentu. Nawet zrobić to w miarę na szybko. Ryzykując ewentualne wykrycie. Ale mam nadzieję, że zdążymy uciec. Dobra, lecimy. No nie, ale jak mamy tamtego, to zdecydowanie nie chce mu się pokazywać. Bo to jest kurde koleś, który jak mnie otruje, to będę miał później problem z tymi wizjami Skinnera. Dobra, idzie sobie tutaj. Przeszukuję kurde szafki, no to nie przeszukuj tej. I z prawej strony jeszcze idzie. Dobra, czyli tamten sobie poszedł, ten też. Jeszcze ona? A nie, dobra. To był głos akurat kogoś, kto się ukrywa w szafce. Dobra, lecimy. Oczywiście, że jesteśmy tutaj też obserwowani. No tutaj też, kurde, nie ma dokumentów, niestety. Jak na złość. A liczyłem, że jednak coś znajdę. No i tutaj wracam. Szkoda. Wielka szkoda, bo liczyłem, że jednak coś tutaj będzie. Tymczasem nie za bardzo. Dobra. Idźmy sobie tędy. O, tutaj mnie jeszcze chyba nie było, prawda? Może jest większa szansa, że... A nie, to jest powrót, okej. Okay. Wszystko jasne. No tak, wracamy tutaj. O kurczę. No dobrze, czyli muszę iść tutaj, do tego odbiornika jeszcze. A możliwe, że po prawej stronie jakiś dokument prędzej bym znalazł. Dobra, odbiornik był tu. Najgorsze jest to, że tam było widać tę gigantkę. No nie wiem, jak ją inaczej nazywać. Szybciej. Trochę inna częstotliwość.
Patrzcie, minimalnie brakuje. Nie, muszę to zwęzić. Dobrze. A ona mnie jednak... Kurde. O, się wpakowałem. Chyba przez chwilę jeszcze sobie miała odpuścić. O nie, nie tędy. Co za tragedia. Ale dobra, tutaj już będę w miarę bezpieczny chyba. Tym bardziej, słuchajcie, że ja tę bramę mam otworzyć. To wiecie co, jedynie mnie tylko kusi, żeby właśnie poszukać chociaż tego jednego dokumentu, no. Jezu, ona tutaj przyszła. Myślę, że się wróci. Przejdzie tutaj. Dobra, trudno, ryzykuję. Będę być może tego żałował. Ale chciałbym tutaj pójść w prawo. Nie no, ona wraca. Trudno. Biegnę, po prostu biegnę. Dokumenty, dokumenty, dajcie mi. Nie no, tutaj... A dobra, jest coś jednak. Mamy chociaż jeden dokument. No. I właśnie po to, kurde, ulepszałem te promienie rentgena. Żeby mieć takie ulepszenie dostępne. No dobra. Dzisiaj zadowoli mnie jeden dokument. W przyszłości zobaczymy kolejne. O Jezu, nie, tylko nie ty. O, serio. Idź już sobie. Ale dobra, no ona pójdzie pewnie tędy. Albo tu. Kurde. No nie. Okej. Wpadam. I jazda tutaj. Aha, bo ja muszę tutaj wciskać. Serio? Czemu? Przyjdziesz tutaj? Dobra. To nie jest dobry pomysł, że ja tutaj przyszedłem, bo na pewno tu to sprawdzi, ale jeszcze raz spróbuję się zabawić w kotka i myszkę. A nie, jednak sobie odpuści chyba. No pewnie, że mogła być przysiąc, ale kurde, jak pilnuje. No ja muszę tylko ten przycisk wcisnąć, no. No nie, no nie wierzę. A może jakimś cudem tu gdzieś jeszcze będzie jakiś dokument, kurczę. Bo już mamy tylko drogę do wyjścia, już doskonale nam znaną. Dokumentu niestety nie widzę. Trudno. Nikt mnie nie widzi, więc tu mogę poczekać. Proszę bardzo. Na plus. Teraz to czuję dosłownie ten mały niedosyt, kiedy nie zbierzemy więcej dokumentów. No ale kto wie, może po prostu wylosował mi się jeden dokument akurat tutaj przy tym wyzwaniu. No ale minimum, żeby chociaż jeden udało się zdobyć, żeby wzbogacić jeszcze tą swoją wiedzę na temat fabuły. To będzie naprawdę spoko.
No, za ocenę A+ dostajemy dodatkowe punkty doświadczenia, więc też fajnie. Od 10 poziomu mamy mieć dostępną kolejną osobę w dormitorium do pogadania. Więc to jest taki najbliższy cel, który no najwyraźniej po ukończeniu kolejnej pełnoprawnej próby uda się zrealizować. No ale ta próba już zapewne znowu nam zajmie więcej czasu. Ale powtarzasz się, naprawdę się powtarzasz, chociaż mógłbyś, kurczę, powiedzieć coś nowego. Dobra, no mamy dormitorium. I teraz tak. Idealnie 3 punkty w tym momencie posiadam. A to oznacza jedną rzecz, że będziemy mogli ulepszyć sobie... O, ktoś jak sobie różowo zrobił. To oznacza, że będziemy mogli sobie ulepszyć tutaj. Naszą aparaturę. Skrócony czas odnowienia do ponownego użycia aparatury. Bardzo dobrze, bo jeszcze częściej będę mógł z tego korzystać. A teraz wysłuchajmy tego gościa. Naprawdę i tylko tyle masz do powiedzenia? Don't give those fuckers an inch. To się, kurczę, wypowiedziałeś, no naprawdę. No i myślę, że jeszcze sobie wreszcie troszkę zmienimy wystrój w pokoju. No. I to wjechanie z buta. O, proszę, jeszcze tutaj. Don't let anybody tell you who you are. You're nobody's child. Nobody gets to tell you what to do. Be free. Take what you deserve. No właśnie, po tych kurczę komunikatach też sobie obiecywałem dużo więcej, no ale cóż. Dobra, pora w takim razie zainwestować troszeczkę w ten wystrój. Nie żeby to miało jakieś wielkie znaczenie, no ale nie będę tutaj inwestował tych 10 tysięcy, tylko wolę wiele pomniejszych rzeczy sobie dodać. Tak już trochę poza nagraniem sobie też przeglądałem te przedmioty. I mam mniej więcej w głowie to, co chcę sobie na razie ustawić. Książki z biblioteki. I zaraz obok damy sobie jeszcze... gramofon. Małe przedmioty. Niech będzie budzik. I co ja tutaj jeszcze miałem takiego na oku wcześniej? Już teraz nie jestem pewien. A, tylko muszę to sobie dać jako drugi przedmiot oczywiście. O, radio. Albo można by było mikrofon. Jak na Let's Playera przystało. Plakaty. Nie będę się nawet szczególnie długo zastanawiał. Po prostu niech będzie coś tutaj nowego. Plakatów 4 sztuki możemy sobie ustawić, więc niech będzie. Przynajmniej nadamy trochę wyrazu temu miejscu. Jak tak sobie poza nagraniem przeglądałem te tapety, to średnio mi się właśnie to wszystko podoba. Ale to mi tak do tego klimatu outlastowego chyba najbardziej pasuje. I trochę pójdziemy w niebieskie kolorki. Czyli tutaj pościel na łóżku. Niebieski zlew niech będzie. Niebieskie kafelki. A tu już wcześniej wykończenie łóżka też sobie ustawiliśmy na niebieskie. No, i tak to w tym momencie wygląda. Widzę, że nawet ktoś przyszedł mnie odwiedzić. Trochę więcej charakteru przynajmniej tutaj będzie. No i jeszcze wydajmy nieco więcej pieniędzy na kolejne ulepszenia. Dobra, w sumie tu mogę sobie ikonkę też wykupić. No kto, wizja jakaś nowa? Czemu nie? Tutaj to urządzenie. O, też jest niebieskie. Niebieski to mój ulubiony kolor. Więc niech będzie. A tutaj chyba pozostawię sobie to spodnie. Nic nowego na razie. Tylko zmienimy kolorek. No i to tyle. Przynajmniej póki co. Nie zapominajmy jednak o tym, żeby zapoznać się z nowym dokumentem, wzbogacającym trochę wiedzę na temat fabuły.
upadek projektu Krosno tym razem. Ostatnio o projekcie Krosno 2 czytaliśmy. Na upadek projektu Krosno mamy tutaj. Co poszło nie tak w pierwszej wersji prób doktora Istermana? Wpis w osobistym dzienniku. Scarfiotti knuje przeciwko mnie, stara się wykorzystać niefortunne wypadki z Krosna jako dowód mojej niekompetencji. W ten sposób utopią cały projekt. Zjawisko przeniesienia jest typowe dla terapii psychologicznej. Gąska nieświadomie uznaje mnie za odpowiednika jej ojca. Leland Coyle obarcza mi ciężarem swoich ofiar, a Whitehorn z jakiegoś powodu sądzi, że jestem kongresmenem wsiokiem o nazwisku Wallace. Wypadki się zdarzają, popełniono również kilka błędów. Zginęli ludzie, nawet poza środowiskiem prób. Biorę za to pełną odpowiedzialność, mimo że niewiele mogłem na to poradzić. W końcu nauka opiera się na eksperymentowaniu. Nie jesteśmy w stanie kontrolować głównych operatorów, co powoduje, że poza naszą kontrolą pozostaje również eksperymentalna populacja. Jeśli dopuścimy do upadku projektu Krosno, wszyscy ci ludzie zostaną bez wyjątku zlikwidowani. Czyli znowu się pojawia Scarfiotti, dodatkowo nawet tutaj mama Gąska i Leland Coy, czyli ten policjant. Wallace też już nie po raz pierwszy się pojawia. Więc cóż, czekamy w takim razie na kolejne notki, które na bieżąco będę starał się pozyskiwać. A póki co pożegnam się z wami. Zatem dziękuję wam za oglądanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!